Cześć wszystkim! Z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia Planeta, Eurydyka czy The Terminus Project. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka. Dzisiaj nawijamy na naszej Akademii Rysowania Komiksu o tuszowaniu komiksowego Splash Page, czyli takiej strony, która zawiera jeden obrazek na całą stronę. I będziemy sobie taki obrazek właśnie dzisiaj tuszować. Przypominam tylko, jeśli nie widzieliście jeszcze naszych poprzednich filmów albo jesteście nowi na kanale, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Możecie sobie zobaczyć, jak tuszujemy taką zwykłą, regularną planszę z ludzkimi postaciami przez parę ostatnich odcinków. O, to jest finalny efekt. Tak to wyglądało. Także serdecznie zapraszam. Pokazujemy, jak tuszowaliśmy te plansze krok po kroku. Pokazuję też na lekcji numer 2, w jaki sposób szkicować planszę komiksową. I na lekcji numer 1 pokazujemy, jakie narzędzia do rysowania dobrać. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, a ten odcinek Was zainteresuje, to bardzo serdecznie zapraszam również do naszego backlogu. Ok, dobra, to zostawiamy. Ta już jest narysowana, więc nie będziemy jej potrzebować. I co dzisiaj? Dlaczego ja w ogóle pokazuję te kolorowe plansze? Bo, żeby dać Wam pewien kontekst, po co my je robimy. Otóż to jest plansza, która wejdzie do Henryka Kajdana 20 chyba 2. I to będzie plansza z Żarłakiem, moim bohaterem, i z jego, o jego walce ze smokiem na dziwnej planecie. I to będzie taki właśnie splash page, czyli cały rysunek mamy na jednej stronie. Ja sobie tu wcześniej zrobiłem już tak zwany layout. To nawet nie jest full pencil. My sobie ten, czyli pełny szkic. My sobie ten pełen szkic jeszcze poprawimy tutaj trochę tu i ówdzie, bo ja to naprawdę zrobiłem tylko bardzo ogólnie, żeby wiedzieć. Wiele z tych linii nie pójdzie do tuszu. To jest tylko to, żeby ja miał pomoc w zorientowaniu się, w którą stronę wszystko idzie. Więc na spokojnie sobie to wszystko rozplanujemy. A dlaczego to robimy? Dlatego, że jeden z odcinków Kajdana, który wejdzie do mojego nowego tomu pod tytułem Henryk Kajdan Koniec, numer 21, ja jego robiłem w trochę innej technice, jak możecie zobaczyć, to on był robiony od razu w kolorze. I my też sobie niedługo zrobimy taką całą planszę w kolorze. Ja to rysowałem mazakami już na oryginalnej kartce papieru, więc zobaczcie. Tak wygląda taki oto efekt. I kończące planszę ten numer to są właśnie takie, taka walka Żarłaka ze smokiem. O, tu mamy taki podwójny splash page, gdzie Żarłak znajduje się na innej planecie i musi niestety stawić czoła nieoczekiwanemu niebezpieczeństwu, więc te kolory powoli przeistaczają się w takie właśnie czarno-biało, tylko z pewnymi kolorami, taki klimat, żeby oddać to niebezpieczeństwo. I ostatnia strona z numeru 22, wiem, spoiler, ale trudno. Myślę, że wszyscy ci, którzy drżą o dalsze losy Żarłaka, jakoś mi to wybaczą. To jest właśnie walka Żarłaka ze smokiem. I słuchajcie, ja zapomniałem, już jeden mamy, i zobaczcie, ja tu zrobiłem takie już też w kolorze, troszkę zostawiłem sobie do ewentualnego pokolorowania na komputerze już, bo chciałem, żeby te dwie ostatnie strony były już takimi zamykającymi ten rozdział, gdzie ja rysuję ręcznie, kolory nakładam. Więc następny numer będzie już miał kolory nałożone komputerowo i my nie będziemy tutaj nakładać tych kolorów teraz ręcznie, tylko będziemy to tuszować w czerni i bieli, podobnie jak potuszowaliśmy poprzednie plansze w czerni i bieli tylko tuszem i różnymi mazakami. Także to jest ostatnia strona numeru 21, a to będzie pierwsza strona numeru 22. Nie? O, zrobimy sobie, zaznaczymy. I mamy. I dlatego ja Wam po prostu to mówię, co tu się dzieje, żebyście wiedzieli. I teraz uwaga, ja tu zrobiłem błąd. I ten błąd możemy sobie właśnie naprawić jeszcze w ołówku, zanim zaczniemy. Zobaczcie, ja tutaj dałem tradycyjny strój Żarłaka z jego pistoletami i z jego tą tradycyjną bluzą, natomiast powinienem był dać tutaj jego więzienny strój, bo on powinien był walczyć w tym więziennym stroju, więc może od tego sobie zaczniemy, to przy okazji zobaczycie, jak ja się bawię jeszcze tym pencilingiem i jak ja tam ulepszam pewne rzeczy. Bo ja dla siebie nie potrzebuję takiego full pencil. Jeśli chcecie zobaczyć full pencil, jak powstaje, to zapraszam do odcinka numer 2. Tam sobie zobaczycie na spokojnie, jak ja pracuję ołówkiem od początku do końca. Każdą planszę natomiast należy rozplanować i powiem Wam szczerze, że to rozplanowanie wygląda czasami trochę nudno, mało tak sexy pod względem pokazania do kamery, bo trzeba coś kombinować, parę rysunków trzeba zamazać, bo ja czasami się bawię tą kompozycją i trochę zmieniam ją, potem dopasowuję, czy pasuje noga, czy nie pasuje noga.
I powiem tylko taki może parę uwag wstępnych, że warto pamiętać o kompozycji całej planszy, to znaczy, że zobaczcie, jak się rysuje splash page, to trzeba pamiętać, żeby całego go zapełnić, żeby nie było luźnych stron. Ja tutaj zostawiłem trochę luźno, ale to nic, bo tu będzie trochę tekstu i widzicie, wzrok padnie tak trochę i tak, więc to ta kompozycja działa, nie? Tu jest trochę pustawo i tu jest trochę pustawo, więc to działa. Zresztą tu zawsze możemy coś jeszcze wstawić, jak będzie trzeba, nie ma problemu. Ale zasada jest taka, żeby nie robić, wiecie, nie zaczynać tu gdzieś z góry skomplikowanego rysunku, a potem nie wiecie, co macie zrobić. Kompozycja splasha, tak jak tych obu splaszy, jest taka, żeby całość była wypełniona. Oczywiście tutaj na tej jest pewien trik, który polega na tym, że tutaj dajemy takie dynamiczne speed lines i ogon smoka, no to mam nadzieję, że to działa, że to dobrze wygląda, taki był zamiar, no ale w każdym razie to też nie znaczy, że musimy wszędzie zapełniać planszę i że nie może być nigdy właśnie takiego pustego miejsca, które jakoś ma swój sens. O nie, to też czasami jest wskazane, może nie tyle puste miejsce, to co miejsce, które podkreśla jeszcze dynamikę całej planszy, nie? Całość się dzieje na dole, to też ładnie siada ta równowaga, jak taki hak, puf, i wszystko się dzieje tu, natomiast tu te górne linie podkreślają jeszcze całą dynamikę, więc jeśli chodzi o kompozycję, o tym pamiętajcie i to Wam po prostu przyjdzie z czasem. Także zaraz sobie to zrobimy. Słuchajcie, uwaga, będę pił kawkę. Dzisiaj sobie zrobiłem, zwykle piję kawkę ciemną jak noc i słodką jak grzech, ale dzisiaj zobaczyłem, jak żona nalewa fajnej śmietanki sobie. A ja zawsze piję taką mokę, nawet się o trochę zaczyna tutaj wyłaniać na wierzchu. Ja zawsze piję taką mokę z rana z kawiarki. I no i po prostu pozazdrościłem jej tego i powiedziałem sobie, nie, ja też muszę się napić kawy dzisiaj ze śmietanką, wyjątkowo, więc zwłaszcza, że to jest moja druga, więc nie będziemy przesadzać z czarną kawą. Bardzo dobra, świeżo zmielona, z wulkanicznej włoskiej kawiarki. I teraz jedziemy tak. Co ja chciałem? Aha, ja chciałem go przerobić, tą koszulkę, bo tu... Dobra, zostawimy mu trochę muskuła tu, żeby też nie pozbywać się tego. Możemy tak zrobić lekko. Zobaczymy. Będę... Nie, żeby... O, tu. I tu niech ma brzuch. Niech ma spasiony brzuch. Żarłak to jest bohater taki od głowie rekina ze spasionym brzuchem. No takiego, słuchajcie, wymyśliłem i taki jeszcze się pojawia gdzieś tam w przygodach Henryka Kajdana. Macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. O, i tu damy ten, pasy. I potem damy mu spodnie też, ale też takie zrobimy podziurawione, że on ma już zniszczone walką, żeby nie wyglądało to też dziadowsko, żeby wyglądało to dynamicznie, nie? Że ma te... O, widzicie? Zawsze trzeba pamiętać i tu. I tu mu nie zrobimy już tych butów, tylko zamiast tego zrobimy mu łydy, nie? O, widzicie? Podkreślę kolana i podkreślę mu stopy tutaj, tak? O, żeby one już były gołe, żeby, bo zapomniałem, właśnie zrobiłem mu buty, a to nie trzeba. Zrobiłem mu dzięki temu po prostu normalne, to zobaczycie, jak ja tweakuję. 4, 5. 5 palców, Holender. Pamiętajcie zawsze, żeby dać dobrą ilość palców, bo to, powiem Wam, że się ludzie mylą. Nawet Kirby czasami tu i ówdzie, albo ludzie tego pokroju, oni czasami dawali po 5 palców, albo po 4. Zdarzają się takie przypadki słynne, więc... Dobra, ja myślę, że tak będzie dobrze. Tu trochę mu bęben zostawimy duży, ale to nic. Myślę, że to tam... Nie ma co się nad tym za bardzo modlić. O, widzicie, już mu tu zrobiłem stopy zamiast tych butów, więc mam nadzieję, że to zadziała. I do dzieła! Będziemy inkować, bo taki jest nasz cel. Powiem Wam tylko jeszcze, że też w ogóle czytam fajne rzeczy. Zobaczcie, Amazing Spider-Man Omnibus Volume 5. Powiem Wam, że jestem właśnie teraz... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może tu parę efektów właśnie podkradniemy. Słuchajcie, tylko nikomu nie mówcie. Bo jestem pod wrażeniem inkingu Johna Romita Juniora na tej okładce. To jest Gil Kane i John Romita J... nie Junior, sorry, Senior. Boże, tak dużo tego Juniora omawiam, że zapomniałem, że to w ogóle Senior jest. To jest stary John Romita Senior, więc... Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że patrzcie, on inkuje tą okładkę Gila Kane'a i zobaczcie, jak on tu fajnie robi korektorem. Takie znaczki, nie? Że to wszystko tak... Zobaczcie, jak to w ogóle płynie tutaj, że... Ta woda jest super. I ja myślę, że parę takich trików sobie tu zrobimy też białym korektorem na tych speedlines, które tu pójdą. To jest, że tak powiem, trik może, który nie wymyśla koła od nowa, ale ja to właśnie zainspirowałem się nim od nowa i widzę wiele takich trików, kiedy właśnie John Romita Senior inkuje tutaj niektóre z tych przygód, które są zawarte w tym omnibusie, więc prawdopodobnie nawika z tym omnibusem się już pojawiła na naszej innej playliście.
ale jestem ciągle pod jego wrażeniem i na pewno będę tutaj podkradał pewne pomysły, bo warto się zawsze starymi mistrzami inspirować. Młodzi już nie mają tego często we krwi i młodzi często zapominają już o tych fajnych rzeczach, bo pracują na komputerze, a ja lubię pracować ręcznie, więc zobaczmy tylko, jak to idzie. Okej, dobra, po tym wstępie, także przy tych speedlines sobie tak pojedziemy trochę tym korektorem. Wypróbujemy to. Co się stanie, to się stanie. Trudno, przecież nikt nas nie zabije za to. Jesteśmy wolni, mamy kawkę, jedziemy z koksem. Jeszcze jeden łyczek. Dobra, z tą śmietanką. Dobra, jedziemy ten. Najpierw zrobimy ramkę. W tym przypadku musimy, bo oczywiście można by ją zrobić na komputerze, a ja ją potem zakoloruję na jakiś kolor, więc zrobimy ją taką pustą w środku. Jedziemy z koksem. Powoli. Już widzę, że zrobiłem jeden mały błąd, to znaczy wziąłem linijkę, która jest wyruszana już do granic możliwości. Ona jest, te już takie ząbki się na niej gdzieś tu porobiły. Ale trudno, jakoś działa. Taki urok tych plansz. Zrobimy sobie rękę. Ja wiem, że można to zrobić już na maszynie, ale ja jestem taki trochę pod tym względem starej daty i tam, gdzie naprawdę można coś zrobić na maszynie, jakieś logo, jakieś, wiecie, to ja jestem, to ja wtedy robię, ale jak ta plansza też ma działać jako art. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak ona będzie działała jako art, to będzie też lepiej wyglądała potem w kolorze. To jest jakieś takie prawo kosmiczne, że jak coś działa na papierze, to potem będzie działało po zeskanowaniu. Jak coś nie działa na papierze całkiem, to potem jest zawsze jakiś problem. A to wymyślić, jak zrobić tą ramkę i dodatkowe 15 minut potem będę dłubał i tą ramkę robił, więc nie. Zrobimy sobie po prostu ją teraz i potem nie będziemy się nad tym zastanawiać, bo ja wam powiem, że właśnie często mi to sprawia trudność potem obrabianie tego na kompie, takich drobnostek, bo teraz może robię trochę mniej tych planż. Akurat mam taki rok, że robię te nawiki. Z pewnych takich powodów moich czasowo-organizacyjnych mam mniej takiego skondensowanego czasu na rysowanie komiksów. Nie mam już takich godzin długich, jak kiedyś miałem, jeszcze parę lat temu. No życie, jak każdy, walczy z czasem. Więc muszę stosować trochę więcej takich trików, które oszczędzają ten czas. I łapię się na tym, że jakbym teraz na przykład zostawił sobie tu luźno i zrobił tylko taką prowizoryczną ramkę i pomyślał sobie, a zrobię poprawię na komputerze, to potem i tak bym spędził te 15 minut zawsze tam, wiecie, na komputerze obrabiając to i zamiast się zastanawiać, jak ulepszyć ten. Zamiast już się zastanawiać, jak ulepszyć inne rzeczy, więc nie ma takiej potrzeby. Powiem wam, że jeżeli coś można zrobić ręcznie, zróbmy to ręcznie. Nie ma absolutnie powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić tu. Dobra. Tutaj jedziemy z koksem. Ja te narzędzia pokazywałem już w innym filmie, także jak ktoś jest ciekawy, czego ja używam, to możecie sobie śmiało zajrzeć. A ja tymczasem już jadę z koksem. Ja tam wziąłem to, co pierwszy z brzegu, bo tu dopiero potem się będziemy bawić więcej z tymi. Dobra, chmurka musi wszystko przykrywać. Chmurki rzadko kiedy przykrywamy. Lepiej, żeby te chmurki były... O, widzicie, znaczy chmurki to są takie te prostokąty dialogowo-narracyjne. Ja takie akurat tutaj zastosowałem. I jedziemy z koksem. Słuchajcie, to tak, poprawiliśmy już trochę ołówkiem, ale to, co ja jeszcze zrobię, to ja trochę ołówkiem poprawię tego smoka, bo jest za mało groźny według mnie. Jeszcze musimy go zrobić takiego bardziej, żeby on tworzył przerażenie, wiecie? Żeby on nie był taki... jak zabawka, bo to czasami grozi. Ja zauważyłem, że właśnie przy tych takich dinozauro zwierzętach częstym problemem, w ogóle przy zwierzętach, jest bardzo cienka granica między zrobieniem zwierzęcia groźnego, a między zrobieniem zwierzęcia śmiesznego. Łatwo pójść w taką kreskówkowość, łatwiej to chyba przychodzi niż takie... O, tam widzę, że jakaś przygoda w tle. Trudno, słuchajcie. Tak jest. Dobra, jedziemy. O, dobra. Dobra. Oj,
tutaj poprawiamy trochę zęby, będziemy ten... O, widzicie, żeby od razu, żeby to... Ja tak, to i tak nie jest jakiś taki, wiecie, full pencil, zły pasiony czy tak dalej. Wiele z tych linii nie będzie potrzebnych, ale ja sobie to robię, żeby potem nie myśleć o tym aż tak bardzo. Bo to jest ważne, żebyście nie... Ja nie mówię, żeby nie myśleć, głupio to brzmi, ale ważne jest, żeby nie musieć się potem zastanawiać, bo będziecie się blokować, będziecie podejmować decyzje podczas tuszowania. Decyzje się powinno podjąć podczas już wstępnej fazy ołówka i planowania. Ja sobie zrobiłem parę takich miniaturek z tym obrazkiem. Zostawiłem je w drugim pokoju, w głównym, bo robiłem tam szkic rano przy kawce, szczerze wam powiem. No tak to jest z dziećmi, że trzeba gdzieś tam ten czas naprawdę bardzo dzielić. Więc zrobiłem to na szybko dosyć i też z tego powodu trochę mi było to głupio kręcić. Ale jest. No i widzicie, od razu trochę ulepszyłem ten szkic. Tu ręka musi być, pamiętajcie, że tu zawsze logicznie musi iść wszystko, widzicie? Tu jakoś ta ręka by tak szła, o nie, ta druga, widzicie? Tu musi być zachowana też logika, jak to idzie w tle, mimo że on będzie trzymał tego smoka, to jednak tak, nie? Tu nie jestem jeszcze do końca zadowolony z tego. Jak sobie zrobimy? O, i ten smok, żeby on się składał z jakichś takich łusek. I widzicie, już nam się coś wyłania. Już coś tam, coś tu zaczyna wyglądać. O. Skóry to zawsze jest problem, jak zrobić. Tu nie będzie rękawicy, więc zrobimy sobie więcej takiego tego. Znowu liczymy palce. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak musimy, żeby pamiętać. Z jakiejś żyły tego, żeby on widział. I on tu będzie go uderzał. I ja myślałem, słuchajcie, zastanawiałem się przez chwilę, miałem taką wenę, czy by nie zrobić jeszcze jakiegoś wyrazu dźwięku naśladowczego na tym. Ale nie zrobimy, bo on by to przysłoniło trochę za dużo. O, i widzicie, ten smog ma takie skrzydła, jak miał na tej poprzedniej planszy. O, to jest taki smog ze skrzydłami. Więc dlatego tutaj też to kompozycja jest taka, że on ma to skrzydło i żarłak tak trochę się opiera o to skrzydło. Nie ma to większego sensu, nie? Jakbyś tak w prawdziwym życiu, ale nic tu nie ma sensu w prawdziwym życiu, więc po co się nad tym w ogóle zastanawiać? Trzeba jechać z koksem, nie? To nie jest prawdziwe życie. Słuchajcie, kiedyś było tak, że kiedyś była taka anegdota, że ktoś tam, wiecie... Jakiś redaktor, nie wiem czy nie Jim Shooter, ale nie chcę skłamać, mówię z pamięci, więc nie wiem. Jakiś redaktor w Marvelu kiedyś Frankowi Millerowi powiedział, Frank, czy komuś, jakiemuś artyście zwrócił uwagę, żeby nie spalić tego. To była taka sytuacja, że ktoś tam narysował speedlines, gdzie cień odbijał się na ścianie i ten cień miał speedlines, wiecie, że coś tam robił, nie? I jakiś edytor, redaktor powiedział, że słuchaj do tego artysty, słuchaj, no cienie nie mają speedlines, musisz to wymazać. I Frank Miller był przy tym obecny, pracował jeszcze wtedy w Marvelu i powiedział mu, słuchaj temu redaktorowi, nic nie ma speedlines. No bo tak, to wszystko to my wymyślamy, czy to na ścianie, czy nie na ścianie, to nie ma większego znaczenia, więc tak to jest. Dobra, zaczynamy od randomowej rzeczy, jaką jest żarłak. Ja tu niektóre rzeczy będę mu dodawał, jak inkuję, bo ja większą część robię zawsze w tuszu, więc ten tusz będzie znacząco różny od tego, co widzicie tutaj prawdopodobnie. Słuchajcie, część się spieprzy, część się zrobi lepiej. Różnie to wychodzi. No takie życie niestety, że nie wszystko wychodzi perfekcyjnie, nie wszystko zawsze też da się tak oddać, jak chcemy. Nasze intencje... To są tylko intencje, niestety. Dobra, tak zrobię logicznie. Najpierw żarłak, żeby były jego ogólne kontury. Nie będziemy tu przesadzać. Ogólne kontury, żeby były. I tyle. Nie będziemy się tu za bardzo zmużdżać, tylko chodzi o to, o, żeby to było, żeby wiecie, żeby nic nie przysłoniło nam, żeby smog nam potem nie przysłonił. Od ogółu do szczegółu, a potem się będziemy zastanawiać, że to nie jest, czy to jest, wiecie, potem się będziemy martwić, czy to jest tam
czy coś poprawić, czy nie. Zawsze można trochę korektorem poprawić. Natomiast to, co ja chcę zrobić, to ja chcę zrobić ogólny zarys, żeby mieć potem nad czym pracować. I tu pamiętajmy, że mu zrobiliśmy te stopy i wszystko. Tutaj czasami coś się wyjedzie. Trudno. Także tego nie ma problemu. I jedziemy z koksem. Tyłek musimy mu zrobić, pamiętajmy o tym. I ja też, słuchajcie, nie starałem się, żeby te plansze, jak rysuję takie właśnie kosmiczne stwory i tak dalej, patałachy, ja się nie staram, żeby te plansze były jakoś tam mega, mega poprawne pod każdym względem, żeby tam nie wiadomo jak robić to, zbytnio fetyszyzując anatomię na rysunku, z jednego prostego powodu, wiecie z jakiego? Bo to będzie, to straci potem dynamikę. To ma działać, to ma oddychać i jak będziemy się tu zbytnio skupiać na to, czym jest poprawne, to stracimy trochę tego. Ja z wiekiem odchodzę, miałem taki okres, że dążyłem bardzo do poprawy mojej anatomii, bo tam ona pozostawia ciągle do życzenia. Nigdy nie jest tak, że ta walka się kończy i w przypadku zwłaszcza zwykłych ludzi to jest ciągła walka. Ale jak robię takie walki właśnie kosmiczne czy coś, to zdaję sobie ostatnio sprawę, że to nie ma co też zbytnio fetyszyzować takich rzeczy. Trzeba, żeby to działało, żeby to miało efekt wow na czytelniku, nie? To, czy on tam jest trochę z jednej strony za duży, czy za mały, wiecie co, to jest tylko komiks. To jest tylko komiks i nie ma się co tutaj za bardzo nad tym zmużdżać, bo nie za wiele osiągniemy. Także tego. Jedziemy z koksem. O, tutaj żebyśmy wiedzieli jasno, że on go łapie. I jedziemy. I teraz smoka zrobimy. Teraz zrobimy smoka diplodoka. Najpierw oko. O, i zawsze trzeba podkreślać tę agresywność. Te, widzicie? O, ja tutaj trochę poprawiam. Trochę będę się bawił tym. O, tutaj ten. Żeby nie było tego takiego efektu dziecka smoczego, nie? Tylko raczej go zrobimy takiego starego, takiego strasznego. A potem sobie pojedziemy innymi narzędziami trochę, żeby pokazać trochę różnorodność. Oczywiście mógłbym zrobić to wszystko pędzelkiem, jak to zawsze podkreślam, ale po co? Po co też tracić czas, żeby na siłę robić jednym tym? Ułatwimy sobie, nie? To chodziło tylko o zasadę, żeby nie polegać, żeby to narzędzie wami nie sterowało, ale już bez przesady. O, widzicie? On się staje coraz bardziej teraz groźny, ten smok. Jest taki bardziej dorosły. Jęzor, to sobie zaraz sobie wszystko zobaczycie, jak ja to będę detalami jechał, ale ja tak mam, że ja właśnie najpierw czasami robię ogół, ale zresztą powiem wam tak szczerze, że ja różnie robię, jak mnie tam najdzie, tak robię. To też nie jest tak, że ja ciągle wszystko robię pod jedno kopyto, albo że mam jakąś super, super metodę. Nie ma super metody, ważne, żeby działało, wiecie. Każdy będzie miał inną. Wy będziecie najpierw może robić coś innego, najpierw backgrounds albo coś jeszcze. I to też jest dobre. Tu się nie ma co tam za bardzo też przejmować, nie? A tutaj on będzie stał. Ważne, żeby to, widzicie, żeby to skrzydło szło równo, żeby tu nie było jakiejś dyskrepancji. O, jest ten pazur. Który doda nam jeszcze takiego charakterku, widzicie, do tego, takiej dodatkowej groźby. I widzicie, już coś wyłazi z tego, już ogólne kontury są. Tutaj sobie tak zrobimy. Dobra. Ja bym tak na razie zostawił, nie kombinujmy za dużo, bo spalimy. Tutaj możemy zrobić już te. Tutaj musimy zrobić uszy, żeby pamiętać. Dlatego ja robię teraz ogólny zarys wszystkiego, żeby o niczym nie zapomnieć, bo potem zapomnę o uchu, zapomnę o jakimś tym drobnym szczególe i będę musiał mazać korektorem jak głupi, nie?
Więc lepiej tego nie robić. Tu jakieś antenki mu porobimy, tu jakieś różki. Dlaczego nie? Właśnie to mu nada takiego charakteru złowrogiego. O to chodzi, żeby te postacie były, żeby wiecie, żeby one wzbudzały, żebyśmy my czuli, że to jest jakieś zagrożenie dla tego żarłaka, a nie, że on walczy z pluszowym smokiem, nie? No i teraz będziemy się i teraz się zaczyna do szczegółu. Tu sobie zrobimy jeszcze takie coś do numeru planszy. Będzie numer 1, to pierwsza strona. Może nieco grubszym sobie zrobimy. Na komputerze już uzupełnimy. Natomiast warto to robić, żeby to też oddychało wszystko. No i jedziemy. Co tu się patrzeć na to? Te w tle, te budyneczki potem sobie zrobimy. Aha, i jeszcze co bym zrobił, to bym zrobił chociaż zarysy tych planet tu. One też nam nadadzą wajbu i podpowiedzą trochę, gdzie jesteśmy. O, podpowiedzą nam trochę, gdzie jesteśmy. Na razie zróbmy same zarysy, a potem się nimi pobawimy. No issues. Dobra, jedziemy. Tu jeszcze jakaś jedna. Niech ich będzie trochę, bo dzięki temu one też wzbogacą ten cały vibe. Ok. Jeszcze teraz będziemy używać tego. Trochę pióra, piórka. I wiecie, co zrobimy? Będziemy sobie, o, nie wiem, czy to widać, nie widać. O, ja sobie robię tak, widzicie? Uwaga, żeby nie zamoczyć planszy. Ja sobie co jakiś czas to pióro, to ja tak sobie, o, żeby ono, nie było za mokre. Czasami jest dobrze, jak pióro jest mokre. Czasami chcemy, żeby pióro było mokre, bo wtedy nam da, nie ma problemu, żeby nam dawało takie, wiecie, bardziej wyrafinowane linie. Wtedy nam nie będzie problem, że jest suche, nie będzie przerywać, nie? Ale czasem tego nie chcemy. I ja teraz nie chcę, żeby ono było przesadnie mokre, chociaż o, przy tych tu to się trochę przydaje. Według mnie jest trochę za mokre. Bo chcę troszeczkę taką bardziej wyrafinowaną linię uzyskać, więc przejedziemy. Trzeba to wygładzać. I ja jestem dzisiaj w takiego, mam vibe'a, słuchajcie, po tym romicie, że ja to zrobię tak troszeczkę po bożemu tego smoka. Nie będę taki edgy dzisiaj całkiem. Taki nie będę, wiecie, jakichś tam ostrych linii stosował, a tak dalej. Tylko sobie zrobimy to bardziej tak, mam ochotę zrobić to bardziej tradycyjnie, bardziej tak a la Josie Knot. Wiecie, o, zobaczcie, ten inking jest taki bardziej organiczny dzisiaj u mnie. To też czasami jest zależne od dnia, ale no dobrze, ja sobie potem to jeszcze wzbogacę. O, zobaczcie, widzicie, coś się już tu wyłania. Nie? No tak. Dobra, ja trochę odwrócę tą planszę, żebyśmy widzieli. Mi też będzie wygodniej w ten sposób. O. Nie bać się też podkreślać czernie, bo wiecie, co jeszcze mi przyszło do głowy, jak czytam teraz ten Amazing Spider-Man Omnibus Volume 5 i by the way, volume numer 3 już do mnie idzie z Johnem Romitą Seniorem i z Gilem Kane'em, bo volume numer 4, który też chciałem, jest chyba chwilowo out of print i dopiero jest pre-order na niego w tej chwili, kiedy to mówię. Więc niestety nie, ale tak mnie to zachęciło, że wziąłem od razu te dwa. Więc to, co chcę powiedzieć, to, że to jest niesamowita kopalnia różnych trików właśnie. Niesamowita kopalnia wiedzy i trików. I to jest, to też wpływa. To, co czytamy, gdzieś tam nawet podświadomie, to na nas trochę zawsze wpływa, nie? I powiem wam, że te triki się nie starzeją, że tam John Romita Senior robi takie rzeczy, że to jest koniec. I powinniśmy znać te stare triki. Bo nawet jak pracujecie na komputerze, to warto je stosować czasami komputerowo, bo to były triki, które nie bez powodu ludzie znali, wiecie? Nie bez powodu oni je stosowali. Także warto na pewno się z nimi zapoznawać, bo one gdzieś tam były wypracowane przez te stare pokolenia starych mistrzów.
I potem sobie jeszcze się pobawimy korektorem tu, ale już teraz robię takie trochę tu gdzie niegdzie, żeby to oddychało. No i te triki, one nie bez powodu zostały wymyślone. Różne takie sposoby rozkładania czerni, tak jak pokazywałem z tą wodą na początku, z tym wodospadem. Rewelacyjna plansza, no kto by dzisiaj tak wymyślił rysując na tablecie, nie? A jednak dzięki tym starym technikom czasami takie złoto wychodziło z takich naprawdę prostych narzędzi, które ludzie mieli do dyspozycji. Wiecie, nie było komputerów, nie było Photoshopów. To było spoko. I warto się uczyć, tak jak rysunku, czy w ogóle jakiegokolwiek fachu, słuchajcie, jakiegokolwiek fachu, nawet naprawy samochodów. Prawdopodobnie, nie wiem, nie znam się na naprawie samochodów, tam potrafię zrobić tylko bardzo podstawowe rzeczy, ale nawet podejrzewam, że to wszędzie działa, że nawet takich rzeczy, które dzisiaj są już bardzo bogate technologicznie, warto się uczyć od tych podstaw analogowych, nie? Jak coś działa, jak to było w starszych modelach i tak dalej, bo ta wiedza gdzieś tam potem i tak zwykle popłaci wam. I myślę, że w rysunku jest podobnie, że trzeba patrzeć, jak to ludzie robili kiedyś, nawet jak pracujecie cyfrowo. No wiecie, ja tak się czasami tam tego śmieję, ale każdy ma swój sposób pracy, każdy ma swoje preferencje i nic mi do tego, kto jak tam pracuje, rzecz jasna, nie? Także jak ja tam się czasami podśmiechuję z tych cyfrowych albo coś, to ja to robię dlatego, że ja sam tak nie pracuję, ale wiem, że wiele osób dziś tak pracuje, prawdopodobnie większość, więc słuchajcie, z taką falą się nie wygra i to nie jest zresztą mój cel. Moim celem jest rysować tak, jak ja chcę. No ale w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to, że nawet jak pracujecie analogowo, to warto patrzeć na te właśnie stare triki, bo one wam dużo powiedzą, wiecie? Nawet te analogowe, możecie je potem wykorzystywać. To wam zostanie w łapie i na pewno się przyda, na pewno się przyda. O, widzicie? Ja to teraz, ja robię tak trochę właśnie, to mi wychodzi tak trochę a la te stare komiksy, ale ja tak chciałem, ja tak trochę, dzisiaj mam taki vibe. To jest też w końcu tylko komiks i polegajmy też trochę, idźmy z tym flow, nie? Nie bądźmy tu, to nie ma być, nie mamy się tu modlić nad tym, to nie ma być Kaplica Sykstyńska nowa, to ma być to, co nam dzisiaj wyjdzie. To, jak ja mam dzisiaj też trochę humor i tak dalej, bo to jest w końcu ma być fajny, przerażający splash page. A nie jakieś nie wiadomo co. To ma po prostu działać jako coś, co przerazi, coś, co też zachwyci czytelnika, nie? Słuchajcie, ja chcę, żebyście wy, ci życzliwi ludzie z was, którzy są też moimi czytelnikami, pozdrawiam serdecznie, no to chcę, żebyście wy mieli też fan, patrząc na tę planszę, no i też jako artysta chcę, żebyście powiedzieli, wow, ale fajne rysunki, Martewicz tu fajnie to zrobił. Każdy rysownik tak przecież chce, żeby to sprawiało wam przyjemność, nie? Żeby był ten efekt wow właśnie, który mam nadzieję udaje mi się od czasu do czasu osiągnąć. No i tutaj też jest taki cel, żeby to było, żeby to działało, nie? Więc o, zobaczcie, już coś tu się zaczyna wyłaniać. Ja jadę dalej z koksem, bo skoro idzie dobrze, to dlaczego przestawać? Trochę będzie trzeba poprawić. O, widzicie, trochę już mi ten pędzelek wysechł. Tak to jest z tymi pędzelkami, ale ogólnie jak widzicie, to jest nawet ten sam model, jeden z tych samych, który ostatnio tutaj napełniałem. Napełniłem ostatnio dwa, pokazałem jak jeden napełniam. A i poprzedniego używałem naprawdę przez nawet ponad rok, spokojnie, więc... I służył mi naprawdę przez wiele bojów, including Łódź 2021. Gdzie byłem też z nimi, potem jeszcze całymi miesiącami rysowałem normalnie komiksy, więc nie ma co tych narzędzi też, trzeba je po prostu wykorzystywać do cna, no i potem jak się zużyje, to trzeba wymieniać i tyle, o. Także spoko. Dobra, to myślę, że ten na razie ten smog już on zadziała, tu nie, oczywiście my go trochę wzbogacimy jeszcze takimi drobniejszymi trochę czasami tu i ówdzie akcentami, żeby on też nie był taki zupełnie, wiecie, staroświecki. Natomiast myślę, że on już dosyć działa. To przejdźmy teraz do rysowania tych łap. Łapy są ogólnie trudne. Trudno się rysuje żyjące istoty. Trudno się rysuje anatomię. Nawet sfejkowaną, taką jak pod żarłaka ma być. Tu będziemy pewnie trochę się bawić korektorami i poprawiać, bo ja nie wiem, czy mi tak od razu pójdzie. Zwłaszcza, że nie rysowałem dzisiaj z rana niczego takiego ludzkiego. Nie jestem taki super, super rozgrzany. Dlatego też robiłem najpierw tego smoka.
Chodzi o to, żeby to było 3D, żeby to nie było, żeby to się nie wydawało dziwne, że coś nie gra i tak dalej. Dlatego tutaj się trochę skupimy na tym. Okej. Tu trochę będę musiał poprawić tą łapę. Za bardzo równoległe te linie zrobiłem. Prawdopodobnie. Wiadomo, to jest trochę sfejkowana anatomia. Tu będę musiał mu poprawić łokieć, już to widzę. I tu trochę wymazać, bo trochę za bardzo to poszło gdzieś w jednostajnym kierunku. No ale trzeba będzie tak robić czas od czasu do czasu. Ważne, żeby całość wyglądała dobrze. Widzicie, ja tutaj podejmuję pewne ryzyka. Ja tu wcale nie idę tak jakoś tam delikatnie, nie rzeźbię tego. Ja podejmuję trochę, widzicie, trochę w tej łapie musi być takiego właśnie takiego ryzyka, bo inaczej to nie wyjdzie organicznie. Będzie pokazane jak grzebalec, nie? Jako taki. Będzie to jakbym grzebał tu i wyjdzie mi z papieru wszystko. Natomiast jak rysuje się tradycyjnymi metodami, no to trzeba też trochę tego ryzyka musi być niestety. Filozofia Zen i staramy się, żeby to było 3D, nie? Zrobimy taki cross-hatching trochę. Staramy się, żeby to było 3D, bo inaczej stracimy to. Inaczej będzie wyglądało, jakbyśmy to na komputerze zrobili, a na tym nam nie zależy. Nam zależy, żeby podkreślać te muskułki wszystkie, nawet jak są trochę wymyślone. W końcu to żarłak może mieć trochę inną anatomię. Mi zależało, żeby właśnie zrobić coś ekstra tutaj, nie? Żeby to nie musi działać jako tam ludzka anatomia, broń Boże. Musi działać jako żarłakowa anatomia, nie? Przede wszystkim. Dobra, ja tu, no bo nie będę zmieniał narzędzia. Jedźmy z koksem. Chciałem wziąć cienkopis, bo pewnie ten by lepiej wyglądał z cienkopisem, ale tak jak mówiłem, nie narzędzie czyni tu człowieka. Zobaczymy zaraz. Pamiętajcie tylko też, żeby tu równo szło, nie? Jak pasy, to pasy mają iść. I tego. Ma przygrzmacać tu. I tak. Tu sobie zrobimy tak. Cień też idzie z tej strony. Tu jest jakby jaśniej, nie? Od spodu idzie cień, więc pamiętajmy o tym. Nie musimy tu przesadzać i robić nie wiadomo czego, ale pamiętajmy o jednej prostej zasadzie, gdzie idzie cień, jednolite oświetlenie. To nie zaszkodzi, bo doda głębi rysunkowi. I podświadomie oko też będzie prowadzone dobrze, nie? Jak nie pomylimy tego. No widzicie, ile ja tu dodaję w tym inkingu, nie? To zupełnie zmienia ten rysunek pod pewnymi względami, więc to tak to jest, no. Wszystkiego w ołówku ja nie potrzebuję robić, nie jest to już mi potrzebne. Jak wy potrzebujecie każdą kreseczkę, to w początkowych okresach się przydaje, żeby robić. Każda kreseczka, wiecie, osobno. Na pewno to przydaje. Ja też, moje pierwsze szkice to wyglądały bardzo, bardzo niezwięźle. To było wszystko, słuchajcie, po 5 razy przejeżdżane i tak dalej, nie? Różnymi tam mazane. Teraz nie, jak widzieliście, ja tutaj bardzo dużo na żywca poprawiam. Jedyny ten moment takiej intymności, powiedziałbym, rysowniczej, to jest wtedy, kiedy robicie ten pierwszy szkic. Wtedy jest bardzo duże vulnerability, bo jednak trzeba to zrobić i dlatego też to warto robić się wtedy skupić najbardziej, jak robicie layout całej planszy, nie? Bo tutaj to ja już teraz mogę nawijać i robić i mi to przychodzi dosyć łatwo. Natomiast jakbym tak miał robić layout, możecie sobie zajrzeć na tą moją planszę, na tę nawijkę szkicującą, no to tam to już jest wyższa szkoła jazdy, to już tam można łatwo spierdzielić, bo to trzeba się zastanowić. Przyznam, że czasami coś nie działa tak jak powinno, więc człowiek musi wymazać, a tu nogę, a to coś. Wiecie, są rysownicy, którzy nigdy nie wymazują albo rzadko wymazują. Błogosławmy ich, oni są błogosławieni po prostu, słuchajcie, mają szczęście. Ja należę do tych takich chyba pośrodku, ja tak za dużo też tam się staram nie wymazywać, bo to też nic nie daje.
Ale jednak muszę trochę. Nie żyłbym, gdybym robił inaczej, wiecie? Trochę muszę, trochę mi gdzieś tam jednak potrzeba tego, żeby się dwa razy czasami zastanowić, żeby tu gdzieś coś spieprzę. No nie jestem taki wprawiony w tym, żeby wszystko mi wychodziło za pierwszym razem. No, no i tak jest, no są różni rysownicy, różnie to działa. Tu będziemy musieli mu trochę poprawić. Ja myślę, że ta ręka tu nie działa do końca. No ale od czego jest korektor? Wszystko jakby od początku działało, to byśmy byli doskonali, więc to trudno, tak to działa. No i czasami trzeba też tu i ówdzie coś poprawić, więc spokojnie. Wszystko jest dla ludzi, korektor jest. To sobie przejedziemy. Ja już tu robię takie wstępne cienie. O, tu. Zrobimy jeszcze bardziej wypukłe te linie. O. O, no i słuchajcie, zobaczcie, ja tak patrzę nawet na tą kamerkę bardziej niż na tą planszę, wychylam się, ale to jakoś to działa, nie? To z moimi wyjątkami, tak jak mówię, tutaj ta ręka nie działa, to sobie ją poprawimy, tu trochę przegiąłem ją, ona nie ma sensu, bo tutaj jakby były dwie te, więc o, to jest ewidentna pomyłka, bo się zapędziłem, bo widzicie, nie wziąłem tego pod uwagę osobno w pencilingu. I już jest wada, nie? Wychodzi. No ale to tak jest, to tak będzie czasami. Czasami się zapędzimy, czasami czegoś nie widać, czasami coś tam, wiecie, trzeba poprawić i tyle. I poza tym, jak będzie perfekcyjnie, to nie będzie sensu więcej ćwiczyć, nie? Więc spoko. Nie ma też co stękać. Tu nawet u człowieka powinno iść to razem, te dwa nie mają sensu, no okej, moja wtopa. Ale dobrze, widzicie, to możecie się przypatrzyć, jakie człowiek śmieszny czasami robi wtopy. Jeśli jesteście tymi błogosławionymi rysownikami, którym się rzadko zdarzają takie wtopy, no to spoko, to super, ja też do tego dążę. Jeszcze mi się nie udało, żeby to wyeliminować całkiem, jak widzicie, czasami coś nie zadziała tu i ówdzie, ale ja też ten szkic zrobiłem bardzo z łapy. Ja chciałem, żeby to żyło, żeby to było dynamiczne, bardzo szybko to naszkicowałem, zresztą było, mam nadzieję, widać na tej planszy, że ja to... że to nie było takie rzeźbione, nie? To było raczej takie, wiecie, żeby działało, a nie... żeby działało jako taki splash, a nie żeby to było jakieś nie wiadomo jakie wyrenderowane. Lubię renderować, na przykład mój komiks Kocia Planeta był taki wyjątkowo jakoś chyba wyrenderowany. Mam takie ciągotki do dłubania, to nie powiem, że nie, ale... ale z drugiej strony, jak trzeba, to potrafię też się trochę powstrzymać od tego. I tu myślę, że mam takiego vibe'a dzisiaj, że właśnie się powstrzymam trochę. Że ja pójdę z tym flow takim trochę staroświeckim, wiecie? O, zobaczcie, to zaczyna wyglądać tak bardzo staroświecko, mimo tej strasznej pomyłki tutaj. Od razu ją sobie zrobimy, słuchajcie, korektorem. To wam pokażę też, jak ja tym korektorem... Ja wiem, że ja to pokazuję od czasu do czasu. Sięgam po... Jezus Maria, cała kawka już jest dawno tu wyszła. Słuchajcie, salut. Niech zwilżę to rysownicze gardło. I nie będę, nie żyłbym, jakbym tego nie poprawił, jakoś nie, od razu nie zaczął poprawiać, bo to głupio wygląda. Naprawdę głupio to wygląda. Trzeba tu będzie trochę poprawić. O, widzicie? O, tak bardziej zrobić, nie? Bo to takie... Ale to się zdarza, wiecie, człowiek się zapętli w tych robieniu tych żyłek, tych różnych tych, to takie kiksy czasami, wiecie, to łatwo, bo ja mam tak też, że ja tracę ten las i idę w kierunku drzew, jak właśnie przechodzę do inkowania. Dlatego ja ostatnio też przy tych ludzkich planszach robię sobie o wiele dokładniejszy inking, żeby tego uniknąć. No, to się zdarza, trudno. No, jak widzicie, tak będzie działało. Trzeba będzie po prostu to jeszcze dokładniej poprawić. Słuchajcie, ja myślę, że powoli będziemy kończyć, bo już widzę, że dociągamy do 45 minuty, godzina lekcyjna. I ja też nie chcę, żeby te nawilki trwały, wiecie, godzinami, bo to potem się nudzi. A jeśli nie, to dajcie mi znać w komentarzach, to możemy zostawić dłuższe. Jak wolicie. To też nie ma problemu. Ja mogę tu nawijać, nie? O ile mi tam dzieciaki i żona pozwolą, to spoko. Więc jeśli wolicie takie dłuższe, to możemy to zrobić. Natomiast
Ja myślę, że jak na tę chwilę, to sobie skończymy i to, co zostało, to zrobimy sobie na następnej nawijce. I też pewnie to zajmie około 45 minut, razem z korektorem może z godzinkę, czy coś w tym stylu. No jeszcze tutaj to, co możemy, to spróbujmy jeszcze, o, jeszcze parę rzeczy, zanim ten korektor wyschnie. To sobie zrobimy. Tu musi być trochę też cienia na tym, no bo to, wiecie, im więcej cieni, tym też będzie to, o, zobaczcie, jeszcze tu sobie te cienie zrobimy, o, bo to jest, widzicie, i to jest takie, to warto pamiętać, że to jakby takie na skrzydle, to ma być takie okrągłe, takie jak jakiś taki dziwny ptak, że miałby, ptaki tak mają, że mają takie dziwne, wiecie, o, takie, te kawałki skrzydeł są takie, one mają gdzieś tam jakieś chrząstki czy coś, to pamiętajcie o tym, nawet jak są to wymyślone rzeczy, to warto to traktować, jakby to było takie quasi realistyczne, bo to wtedy dodaje realizmu, nie, jak to zrobicie, o. I tutaj zrobimy taki cień okrągły, że to będzie bardziej żyło. Taki ma być też ten cel, nie? O, że to będzie, wtedy będzie ten ptak będzie się wyglądał bardziej anatomiczny, ten dinozaur wielki. Nie będzie taki, nie będzie taki płaski. Wszystko, w ogóle taka może też uwaga, jeśli mogę sobie pozwolić jeszcze, do rysowania potworów. To jest z mojego doświadczenia oczywiście, bo tylko o takim tu mówię, słuchajcie. To jest taka, żeby traktować te potwory tak, jakby one czemuś służyły. Każdy część jego ciała ma czemuś służyć. Przypatrujcie się, nawet jak robicie potwory, to warto się przypatrywać prawdziwym potworom, wiecie? Na przykład jakimś potworom głębinowym, jak robicie ryby, albo warto się przypatrywać czasami jakimś tam najstraszniejszym zwierzętom świata. Teraz jest tyle możliwości, żeby to wygooglować, nie? Że spoko, że można to robić, więc ja myślę, że warto. Dlatego, że ewolucja takie ma pomysły niekiedy, tak kształtuje w dziwny sposób te różne istoty, że może to nam pomóc w przedstawieniu takich podprogowej informacji, jak straszna jest dana istota. Pamiętajcie, że człowiek, wasz czytelnik, to jest istota też, która jest no jakby elementem ewolucji, przynajmniej według naukowców. Ja się tam na tym zbytnio nie znam, no ale zakładam, że tak było. Więc chodzi o to, do czego dążę, dlaczego ględzę na ten temat. Zawsze agresuję, to trochę dłużej po wszystkim ględzę, ale takie życie. To chodzi o to, że człowiek podprogowo widzi zagrożenie ewolucyjne. Człowiek się prędzej wystraszy, człowiek się nie wystraszy, jak widzi maszynę, nie? To może kot się wystraszyć, jak widzi, że coś na przykład działa i nie ten. Albo no człowiek jakby 200 lat temu zobaczył samolot, dzisiaj też by się pewnie wystraszył. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że człowiek się deski nie wystraszy, wystruganej. Człowiek się nie wystraszy czegoś, co tam jest, wiecie, tam płotu. Człowiek się wystraszy tego, co w ewolucji mu zagraża. Taki mamy szybki przekaz podprogowy. Fly or fight, nie? Response. My jesteśmy tak dostosowani, żeby przy polowaniu na tego mamuta wiedzieć od razu, czy my mamy spierdzielać, czy mamy z tą dzidą lecieć na niego. I chodzi o to, żeby oddawać to, co człowieka przeraża, czyli te naturalne, duże zęby, straszne oczy, co wskazuje na, wiecie, zwężone źrenice, co wskazuje na jakąś tam, nie wiem, adrenalinę, nie wiem, poprawcie mnie, nie mam pojęcia, czy to jest adrenalina, czy cokolwiek innego, ale chodzi o to, że wiecie, podczas walki jesteśmy skupieni, wstężeni, naprężone żyły, mięśnie, wiecie, to na to człowiek wszystko reaguje, nie? Bo wtedy człowiek podświadomie sobie będzie łączył te ewolucyjne swoje takie pojmowanie rzeczywistości z tym, co widzi na obrazku. I to będzie tylko wartość dodana dla waszego rysunku. I tym oto ględu, myślę, że sobie powoli będziemy kończyć. Ale jak widzę jeszcze tam coś niedopracowane, to mnie kusi, żeby to dopracować, więc jedziemy. O. Buch. Tu musimy też oddać te. O. Znając mnie, to ja jeszcze tutaj trochę będę dodawał na następnych tych. Pewnie coś tam jeszcze tu pozmieniam, coś tam dodam. Ja taki jestem trochę grzebalec pod tym względem. Nie. Trudno mi się jest opanować czasami, żeby dodawać jednak. Mam takie odruchy. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać, wiecie? To jest też duża sztuka. No, ale myślę, że to zaczyna wyglądać. Ja sobie dam parę właśnie chwil oddechu.
czy jakiś tam czas i wrócimy do tego jutro czy kiedyś, nie? Ja myślę, że może tu coś zmienimy, to mi się tak średnio podobają te kreski, które tu zrobiłem, ale to trochę może te cienie trochę przesadziłem. Zobaczymy, niech to trochę pooddycha, niech to trochę pożyje i wtedy zobaczymy, czy ja nadal będzie mi się to podobało, czy nie. Czy jutro na przykład nie pójdziemy w jakąś inną stronę z tymi muskułami, bo może warto. O, może warto. Dobra, ja na razie to tak zostawiam i umawiamy się, jak tylko będziecie mieli, słuchajcie, cierpliwość i ochotę na następną nawilkę, że skończymy tego bad boya. Okej? Okay? Dobra. Słuchajcie, dzięki wielkie za Waszą cierpliwość, za Wasze wsparcie kanału, za Wasze subskrypcje i zawsze pamiętajcie, żeby właśnie polecić komuś kanał, czy jeśli wiecie, że komuś może się przydać, czy jeśli po prostu Wam się podoba, czy sprawia Wam przyjemność po prostu do słuchania, w co szczerze wątpię, ale może przynajmniej to rysowanie chociaż, bo moje ględzenie czasami odlatuje w dziwne rewiry. No ale dobra, jakoś tam się to chyba widocznie komuś przydaje, więc jak tak jest, to dzięki. No i co? Trzymajcie się. Do następnej nawijki. Miłego. Pa, pa.